Dybuk. Na podstawie sztuki Szymona Anskiego. Reżyseria Michał Waszyński. Muzyka Henryk Kohn. Pieśni religijne w wykonaniu Gerszona Siroty, pierwszego kantora synagogi warszawskiej. Taniec Judyta Berg. W filmie występują w duszy żydowskiego narodu głęboko zakorzeniona jest wiara w magiczne siły i niewidzialne duchy. Wyrazem tych posępnych nastrojów jest kabała, dzieło poświęcone fantastyce pełnej cudów. Wiara w wędrówkę dusz nabrała tu szczególnego charakteru. Nad spełnieniem się przeznaczenia czuwa posłaniec Meszulach. Przybiera on wprawdzie ludzką, choć niesamowitą postać, jednak po jego słowach i czynach łatwo można poznać, że jest wysłannikiem świata duchowego. Przedwcześnie zmarła dusza powraca, by doznać tego, czego przedtem nie zdążyła przeżyć. Rebrzydzie, jesteście stąd? Nie, jestem z Brynicy. No to czemu się pchacie? O co chodzi? Sender, mój gospodarz, siedzi na honorowym miejscu, a ja chcę tam zajrzeć przez dziurkę. Nie zawracajcie mi głowy. Człowiek powinien widzieć drogę, którą zmierza. Jak mam ją zobaczyć? Nikt nie otworzył mi jeszcze oczu. Zdarza się, że dusza, która osiąga najwyższą doskonałość, zostaje nagle opanowana przez nieczyste siły i upada. Teraz jest odpowiednia chwila. Powiedz rabinowi. Boję się. Pójdziemy obaj. Sender? Nisan? Chcecie mi coś powiedzieć? Tak, Rebe. Chcemy ci powiedzieć... Życzę dobrego święta. Z Wielopola do Miropola przesyła się butelkę wina dla świątobliwego rabina. Z tak daleka? Na piechotę? Jestem przecież posłańcem. Obaj jesteśmy przyjaciółmi. Wiem. Uczyliśmy się w jednej jeszywie. Wiem. W tym samym tygodniu się ożeniliśmy. Teraz jesteśmy oddaleni od siebie, oderwani jeden od drugiego. Nisn mieszka bardzo daleko stąd. Spotykamy się tylko u ciebie, Rebe, w święta. Dlatego zdecydowaliśmy się... Człowiek nie decyduje dzieci. Proszę o czarny strój. Chciałem ci powiedzieć, Rebe, potem. Teraz chciałbym usłyszeć pieśń. Zaśpiewaj pieśń nad pieśniami. Czemu tego nie czynisz, skoro Rebe ci nakazuje? Rebe nic jeszcze nie wie o naszym ślubowaniu. Człowiek nigdy nie wie, kiedy nadchodzi czas radości, a kiedy czas smutku. I znów się wtrąca. Ale nie martw się, bracie. Powiemy o tym rabinowi. Jutro w święto Hoszana Raba to szczęśliwy dzień. To najlepsza chwila. Tak, powiedzmy teraz rabinowi o naszym ślubowaniu. Zaraz po modlitwie opowiemy rabinowi. Co chcecie powiedzieć rabinowi? Mój syn i ja złożyliśmy sobie ślubowanie. Jeśli nasze żony powiją dzieci, jednemu urodzi się syna, drugiemu córka, to je pożenimy. Żydzi. Nie można składać takich lekkomyślnych ślubowań. Nie wolno decydować o dzieciach, które się jeszcze nie narodziły. Kim byliby Żydzi, gdyby nie mieli nadziei? Moje posłannictwo się zakończyło. Jedź szczęśliwie i pamiętaj, daj mi znać, syn czy córka. Jedź szczęśliwie, Sender. Zostań bogaczem i przygotuj posag. Pamiętaj, daj mi znać, syn czy córka. Mazel tov, Reb Sender. Zostałeś ojcem, masz córkę, córkę jak róże. Córkę? Moja siostro. Tak, córkę. Dlaczego jesteś taka smutna? Co się stało z położnicą? Moja siostro. Co się stało? Moja Hanna? Życie za życie. Takie jest życie. Jeden przychodzi, drugi odchodzi. Jeszcze długo? Prędzej dostaniemy się do Boga niż do brzegu. Nie lepiej było przeczekać burzę? Nie mogłem. Moja żona leży w połogu. Nissan, gdzie jesteś? Boże święty. Sender, pamiętaj! Nissan, Zdawało mi się, że ktoś mnie wołał. Mazel tov, syn. Tak, moi mili Żydzi. Jeśli Bóg już tak zrządził, że chcecie kupić brynicki las, dlaczego mam go sprzedać tanio? Jeszcze 5000, 10, 5. Nic nie będzie z tego interesu, nie lubię uporu. No więc zgoda. Zabierz stąd lejle, nie mogę liczyć pieniędzy. Cicho, drogie dziecko. Twój ojciec liczy pieniądze. Cicho. Dziesięć lat później. Ojczulku, liczysz pieniądze? Lea, nie przeszkadzaj mi liczyć pieniędzy, bo mogę się pomylić. — 18 lat później. Chciałam coś ojcu powiedzieć. Nie przeszkadzaj mi, przecież widzisz, że liczę pieniądze, jestem zajęty. Śpiesz się. Idziesz do Brynicy? Chcę tam zdążyć przed szabasem. Musisz się pośpieszyć. Czeka cię długa droga. O mało nie przejechałeś tego chłopca. Są większe nieszczęścia. On może nie zdążyć na szabas. Rebrzydzie, zabierz go ze sobą. Pewnie idziesz do Brynicy, do Jeszywy. Tak, siadaj, podwiozę cię. Wsiądź do bryczki. A wy? Ja idę piechotą. Taki jest mój zwyczaj. Teraz wszystko odbędzie się tak, jak miało być. Amen. Pij. Boisz się, że zabraknie mi wina w piwnicy? Idzie nutę z karpiem. To jest karp? Przecież to sam lewiatan. Gdzie go zdobyłeś? Może zawarłeś spółkę z prorokiem Eliaszem? Z prorokiem nie wchodzę w spółki. Wszystkie cuda idą na jego konto. Odrzuciłeś Gemarę i księgi i zająłeś się kabałą? Gemara jest zimna i sucha. Księgi też są zimne i suche. A kabała odrywa duszę od ziemi. Wznosi człowieka do najwyższych sfer. To największe niebezpieczeństwo. Tym straszniejszy może być upadek. Ja nie upadnę. Znam drogę, która doprowadzi mnie do celu. Nie macie rodzeństwa? Nie. Ja też nie mam. Nie znałem swego ojca. Zatonął w rzece podczas burzy tego dnia, kiedy się urodziłem. Moja matka także zmarła w dniu moich narodzin. Pójdę już. Zostańcie jeszcze. Kiedy ojciec się obudzi, będzie dalej rozmawiał z wami o Torze. Mam wrażenie, że znamy się od dawna, a wy nie? Ja też. Ojciec śpi, a my tak sobie rozmawiamy. Może to grzech? Grzech? Dlaczego? Pójdę już. Dokąd idziesz, Nisanie? Ojciec mówi przez sen. Mój ojciec też nazywał się Nisem. Zapomniałam zapytać. Spokojnego szabasu. Zapomniałam zapytać, gdzie będziecie spali? W bożnicy. I nie boicie się? Mówią, że tam modlą się duchy. Nagrobek na środku ulicy? Nie wiecie? To święty grób. W soboty ludzie przychodzą tu na spacer. Tu spoczywa para narzeczonych, która zginęła śmiercią męczeńską w 1648 roku. To święty grób. Narzeczeni zginęli śmiercią męczeńską. Kozacy zamordowali ich pod baldachimem. Tu ich pochowano. Oboje razem? Panuje u nas taki zwyczaj, że tańczy się tutaj podczas każdego wesela, by uratować zmarłych. Piękny zwyczaj. Lepszego narzeczonego jak ten z Klimówki nie znajdziesz. Jest wykształcony i bogaty. Zastanowię się, mam jeszcze czas. Po co się zastanawiać? A może chcesz ją wydać za tego młodzieńca, który u ciebie jada posiłki? Za Honena? Co ci przyszło do głowy? Ludzie w mieście tak mówią. Zaraz po szabasie pojedziemy do Klimówki obejrzeć narzeczonego. Żebyś powiedział to w dobrej godzinie. Idzie twój domownik. Dzień dobry, Repsender. Jesteś już prawie domownikiem. Poradź mi. Rozmawiałem z Zelmanem Olej. Ma dla niej dobrego narzeczonego, ale nie mogę się zdecydować. Sam rozumiesz, Zięcendera musi być bogatym Żydem, aby mojemu dziecku niczego nie brakowało. Co o tym myślisz, Honen? Cóż ja mogę myśleć? Znów idziesz do mykwy? Tak. I pościsz od soboty do soboty? Trudniej jest mi jeść w sobotę niż pościć przez cały tydzień. Co chcesz przez to osiągnąć? Chcę błyszczący diament rozpuścić we własnych łzach i utopić w swojej duszy. hineinsaft minderne Schumme. Ich will... Jo... Muszę zdobyć 2 beczułki złota dla tego, który potrafi tylko liczyć dukaty. Konenie, strzeż się. Idziesz niebezpieczną drogą. Nie osiągniesz tego dzięki świętym mocom. A jeśli nawet nie dzięki świętym, to co? Boję się ciebie. Tam. Uczeń Jeszywy Honen wywołuje Samachmem. Wywołać Samachmem można tylko dwustopniowo wypowiedzianym świętym imieniem, które stapia najwyższe szczyty z najgłębszymi otchłaniami. To jest bardzo niebezpieczne? Tak. Wielka radość, z jaką iskra łączy się z płomieniem, może rozsadzić naczynie. Trzeba go przestrzec. Nie rób tego. Niech każdy człowiek idzie swoją drogą. Nutę? Konie już zaprzężone. Jedziemy. Chwileczkę. Honen. Masz. Pobłogosław i napij się. Skąd wiesz, że jestem spragniony? Skąd miałem wiedzieć? Chciałem tylko usłużyć talmudyście. Mały, dobry uczynek przed podróżą nie zaszkodzi, podobnie jak zapasowa podkowa. Amen. Rebsander, jedziemy. Jedziemy. Bądź zdrowa, córeczko. Bądź zdrowa, siostro. Jedź szczęśliwie, w dobrej godzinie. Ojciec mi nawet nie powiedział, dokąd jedzie. Pewnie dlatego, że bardzo się śpieszył. To nie jest tajemnica. Ojciec jedzie do Klimówki szukać dla ciebie narzeczonego. Na miłość boską, co się z tobą dzieje? Honen. Zanieś ją do pokoju. Gdzie jest Honen? Do czego jest ci potrzebny? Zawołaj go. Nie ma Honena. Odszedł. Honen odszedł? Przez cały Boży dzień targowaliśmy się, a ty wciąż jeszcze nie chcesz się zgodzić. Przecież teść przystał już na wszystko. Nie, nie na wszystko. Domagam się opłacenia kosztów utrzymania dzieci przez 10 lat. Przez 5 lat. Chcę 10 lat, a ja mówię 5. Z tego interesu nic nie wyjdzie, nie lubię uporu. Repsender, nie bądź taki porywczy. Zaraz tu wejdzie Repsender. Boję się. Czytaj Torej, nie bój się. Co się znów stało? Boję się obcych ludzi. Strach mnie ogarnia, kiedy tylko na nich spojrzę. Boję się Repsendera. Ktoś rzucił na ciebie urok. Nic nie będzie z tych swatów. Sender odjeżdża. Odjeżdża, dzięki Bogu. Skąd przybywasz, Nute? Szukaliśmy narzeczonego dla Lei. No i co? Nic nie będzie z tych swatów. Czemu się tak cieszysz? Może ty chcesz zostać zięciem? Ja? Nie. Gdzie jest Repsender? U nas bogaczy to nie takie proste. Ze swatów nic nie wyszło, ale za to niedoszli teściowie ubili interes na partii wołów. Honen, gdybyś to widział. Zwyciężyłem. Co mówisz, Honen? Moje prośby, posty, umartwianie się... Znowu zwyciężyłem. Gdybym jeszcze miał 2 beczułki złota. To, co mówisz, jest grzechem. Słuchasz złych mocy. No to co? W każdym grzechu zawarta jest świętość. Jaka może być świętość w grzechu? Wszystko, co stworzył Bóg, ma w sobie iskrę świętości. To nie Bóg stworzył grzech, lecz złe moce. A kto stworzył złe moce? Także Bóg. To jest druga strona Boga. A co pochodzi od Boga, musi zawierać w sobie świętość. Patrz, córka Repsendera Lejle. Obiecaliście pokazać zasłony. Z największą przyjemnością. Jaki grzech jest najcięższy? Od jakiego grzechu najtrudniej się powstrzymać? Od grzechu pożądania kobiety? Tak? I kiedy te najcięższe grzechy oczyści mocny ogień, to powstaje z nich najwyższa świętość. Stają się pieśnią nad pieśniami. Kto cię nauczył tej pieśni? Honen. Skąd ją zna? Jego ojciec ją śpiewał. To niemożliwe. Tak, pieśń nad pieśniami śpiewał tylko mój przyjaciel Nissen, ale on już dawno utonął. Jego ojciec też nazywał się Nissen i także utonął. Mazel tov, Rebsender. Pełno ludzi walą drzwiami i oknami. Teściowie przyjeżdżają. Jacy teściowie? Teściowie nadjeżdżają, słyszysz, moja córko? 10 lat będziesz na ich utrzymaniu. Ona się zawstydziła. Przyjacielu mój, za późno. Kto chce jeść i pić? Rebsender wyprawia zaręczyny. Przecież rozjechali się z niczym. Zaręczyny? Jak to możliwe? Dziewięć zwojów. To oznacza słowo prawda. W każdej księdze drzewo życia. Znowu 36. 36 to liczba lei. 3 razy 36 znaczy honen. Słowo lea można odczytać jako loi Adonai. Nie od Boga, więc od kogo? Od szatana. Szatanie, przybądź, pomóż mi. Przybądź, weź moje ciało, moją duszę, moją mądrość, moją wiedzę. Ale daj mi dziewicę Leę, córkę Hany. Przede mną otwiera się tajemnica wielkiego imienia. Widzę go. Pokonałem go. Rebrzydzie, czego chcecie? Chcę się zobaczyć z Senderem. Znów do nas przybyłeś? Znowu mnie tu przysłano. Przestańcie. Niech Honen przyjdzie z nami tańczyć. Honen zginął. Był uczniem jesziwy. Jadał posiłki u Sendera. Przywoływał złe duchy. Takiego powinno się chować pod płotem. Kończcie już. Ktoś powinien zmówić kadisz. Czemu tak stoisz? Zmów kadisz. Boję się. Niech Meir powie. Ja? Może ja? Ja sam zmówię kadisz. Kiedy odchodzisz od grobu, nie wolno ci się odwracać, Lejle. Chcę zapamiętać jego grób. Lepsender, człowiek bogaty i pobożny, zaprasza wszystkich do siebie. Będzie rozdzielał jałmużnę i częstował wódką. Pięknie wyglądasz. Jak dobrze być narzeczoną. Życzę ci dużo szczęścia. Idź, moje dziecko, na grób swojej matki. Wypłacz się tam i zaproś ją na ślub. Powiedz jej, że chcę razem z nią poprowadzić nasze jedyne dziecko pod baldachim. Powiedz jej, że słowa dotrzymałem i wychowałem moje dziecko na wierną żydowską córkę. I daję jej męża godnego, bogobojnego i z dobrego domu. Chodź, Lejle. Dlaczego się zatrzymałaś? Ciociu, czy na cmentarzu mogę zaprosić tylko matkę i bliskich krewnych? Śnił mi się Honen. Kto? Honen. Co? Prosił, żebym jego także zaprosiła na wesele. Kto? Honen. Tak się boję. Mówią, że zmarł taką straszną śmiercią. Nie płacz, moja droga. Idź. Wezmę grzech na siebie. taka piękna narzeczona. Nie pchajcie się. Wystarczy dla wszystkich. Ofiarował dostatecznie dużo. Już wszystkich uszczęśliwił. Honen, mój oblubieńcu, przyjdź na moje wesele. Gdy narzeczona przed ślubem przebywa sama, nachodzą ją złe duchy. To są przedwcześnie zgasłe dusze, które odchodzą na wieki. Nie na wieczność. Dusze zmarłych wracają na ten świat. Wędrują aż do czasu, kiedy dostąpią wyzwolenia. Grzeszne dusze wcielają się w zwierzęta, w ryby, a nawet w rośliny. Zdarza się, że zabłąkana dusza wstępuje w ciało osoby, która była jej droga. To jest Dybuk. Dybuk? Przyjdź, mój oblubieńcu. Śpi, moje dzieciątko. Lejle, gdzie jesteś? Nie zostawia się narzeczonej samej na cmentarzu. Na cześć przybyłych teściów, dla narzeczonego i narzeczonej niech wesoło zagra kapela. Teściowie już przybyli, pytają narzeczoną. Dlaczego jesteś taka blada? Masz poplamioną i zmiętą suknię? Złe duchy przychodzą, gdy narzeczona zostaje sama. Dlaczego tak późno? Lejle, zatańcz z biedotą. Jest taki zwyczaj. To dobry uczynek. Idź, córeczko, uraduj biednych, to bardzo dobry uczynek. Każdy chce zatańczyć z narzeczoną. Wystarczy, moje dziecko, w głowie ci się zakręci. Chcesz się napić? Człowiek powinien widzieć drogę, którą zmierza. Jeszcze nikt nie otworzył mi oczu. Odejdź stąd, rebrzydzie. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. I po co ci, głupi człowieku, twój trud i ofiara? Na co pośpiech i ciągła gonitwa? Twoje kości i tak spoczną w grobie. Nie pomogą ani modlitwy, ani błagania. Wszystko, co żyje, musi przeminąć. Radujesz się teraz, a wkrótce zapłaczesz. Życie człowieka podobne jest do tańca śmierci. Co mówi o Misznie? Przedstawię, co Rambam powiedział. Rabi, boję się. Kiedy tylko Badhan powie, narzeczony wygłosi mowę, wstaniesz i głośno powiesz. Rabi, boję się. Czyżbyś zapomniał mowy? Nie znam ją, ale strach mnie ogarnia. Boję się obcych ludzi. To straszne. Żeni się, a boi się jak dziecko. Ten ożenek. Czuję się tak, jakby mnie prowadzili na szubienicę. Goście dostali smakołyki, a nam dali pokromce chały. Taki bogacz. Stać go na to, by dać każdemu po bułce. Wszystko jedno. Po śmierci i tak wszystko przypadnie robakom. Nie drżyj, córko, nie bój się, gdyż wszyscy w niebiosach będą cię chronić od złego i błogosławić. Zaraz przybędzie z raju twoja matka i poprowadzi cię pod baldachim. W szczęśliwej godzinie będzie odziana w srebro i złoto. Dwa anioły wyjdą jej na spotkanie. Matka poprosi je o błogosławieństwo. Spytają ją, Hanele, dlaczego tak się ozdobiłaś w srebro i złoto? A na to Hanele, jakże mam się nie cieszyć? To wielkie święto. Moja jedyna córka wchodzi pod baldachim. Hanele, czemu na twojej twarzy maluje się cierpienie? A Hanele odpowiada, jakże mam się nie martwić? Serce mnie boli. Moją córkę obcy prowadzą pod baldachim, a ja muszę stać z boku. Zaraz poprowadzą narzeczoną pod baldachim. Wszyscy będą jej gratulować. Rabin już stoi z kielichem w ręku. Atu ad noye na heine mele khoilom boy ay tri hatu fem boy hatu ad noye na heine mele khoilom asker shule me khoy sovet guna la royo bosa lunes arisoy beta lunes na sifluni ali dai khitve kedishun boy hatu ad noye me kadu zame yisrul ali dai khitve. Narzeczeni, napijcie się. Powtarzaj za mną. Mój narzeczony? Nie. Ty nie jesteś moim narzeczonym. Święta paro narzeczonych, chrońcie mnie. Ratujcie mnie. Pogrzebaliście mnie, ale wróciłem do swojej wybranej i już od niej nie odejdę. W pannę młodą wstąpił Dybuk. Jak długo mam czekać? Zaraz cię wprowadzę. Ludzie opowiadają niestworzone historie. Dzień dobry, Rebsender. Zaraz wprowadzę was do rabina. Lejle, co się z tobą dzieje? Rabi przyszedł sender z Brynicy. Sender z Brynicy. Wiem. Spotkało go wielkie nieszczęście. W jego córkę wstąpił Dybuk. Wstąpił Dybuk. Wiem. Przywiózł ją do was. Rebe. Ratuj. Jak doszło do tego nieszczęścia? Kiedy stanęła pod baldachimem? Nie o to pytam. Jak mogło dojść do takiego nieszczęścia? Robak zżera tylko zepsute owoce. Moja córka jest bogobojnym żydowskim dzieckiem. Czy zapytano Dybuka, kim jest i dlaczego wstąpił w twoją córkę? Poznano go po głosie, był uczniem naszej jeszywy. Znałeś go? Jadał u mnie posiłki. Może go skrzywdziłeś? Obraziłeś? Przypomnij sobie. Nie wiem, Rebe. Nie pamiętam. Jestem tylko grzesznym człowiekiem. Pomóż mi, Rebe. Wprowadź dziewicę. Boję się. Co chcą ze mną zrobić? Nie bój się, córko. Rebe nie zrobi ci nic złego. Dziecko, nie zawstydzaj mnie przed rabinem. Wejdź. Chcę wejść, ale nie mogę. Wejdź. Nie chcę. Rebrzydzie, ustąp z drogi. Ona się was boi. Wyprowadźcie dziewicę do drugiego pokoju. Sender. Ciąży na mnie grzech. Zgrzeszyłem wobec dawnego przyjaciela. Złamałem przysięgę. Nie wiedziałem, że Honen był synem Nisana. Sender. Coś ty uczynił swemu najlepszemu przyjacielowi. Przez ciebie Nisan pozostał bez imienia, bez spadkobierców i bez modlitwy Kadisz. Co mam robić, Rebe? Nisan, syn Ryfki, zażądał, byś stanął z nim przed sądem rabinackim. Din Tojra z umarłym? Musisz stanąć przed sądem. Weź moją laskę i idź na cmentarz. Trzykrotnie uderz laską w grób i powiedz: dostojny nieboszczyku. Ezriel, syn wielkiego cadyka Rebe Jesue miropolskiego, prosi cię o wybaczenie, że narusza twój spokój i rozkazuje ci, abyś sobie tylko znanymi drogami zapowiedział zmarłemu Nisanowi, synowi Ryfki, że sprawiedliwy sąd z Miropola wzywa go dziś w nocy na Dintoire. Dostojny nieboszczyku, Ezriel, syn wielkiego cadyka Rebe Jesue miropolskiego, prosi Cię o wybaczenie, że narusza Twój spokój i rozkazuje Ci, abyś sobie tylko znanymi drogami zapowiedział zmarłemu Nisanowi, synowi Ryfki. Już północ, a Rebego wciąż nie ma. Któż może znać jego drogi? Idziemy. Dostojny nieboszczyku, Nisanie, synu Ryfki, sprawiedliwy sąd nakazuje Ci, abyś nie przekroczył krawędzi tej zasłony zawieszonej dla Ciebie. Przybył. Dostojny nieboszczyku, Nisanie, synu Ryfki, Sender, syn Heni, przyznaje się i ze złamanym sercem potwierdza, że nie dotrzymał przysięgi. Nie zrobił tego ze złej woli. Sprawiedliwy sąd ogłasza następujący wyrok. Nie wiadomo, czy podczas składania przysięgi żony Sendera i Nisana były brzemienne. Ze względu na to, że według Tory nieważna jest umowa w sprawie, która jeszcze nie zaistniała, Nie możemy ustalić, czy sender zobowiązany był dotrzymać słów przysięgi. Sprawiedliwy sąd prosi dostojnego zmarłego Nisana, by wybaczył senderowi i zwolnił go z przysięgi i rozkazał synowi, by opuścił ciało Lei. Wszechmocny okaże wam łaskę. Nisanie, synu Ryfki, słyszałeś nasz wyrok? Czy przyjmujesz go? Dostojny nieboszczyku, podajemy ci do wiadomości, że dintojra pomiędzy tobą a senderem, synem Heni, zakończyła się. Zmarły nie odpowiedział amen. Nisan, syn Ryfki, nie przyjął wyroku. W najwyższych rejonach zawyrokowano inaczej. Nie ustąpię. Wykonam wyrok. Sender, niech przyjdą krewni, teściowie i narzeczony. Jutro, jeśli Bóg pozwoli, postawimy baldachim. Niech narzeczony przyjdzie w porę. Narzeczony będzie na czas. Dybuku, opuściłeś już nasz świat. Nie wolno ci powracać. Dlatego rozkazuję ci, opuść ciało tej dziewicy Lei. Nie odejdę. Jesteście mocni, macie władzę. Ale przeciwko mnie nic nie zdziałacie. Dla mnie wszystkie drogi są zamknięte, zagrodzone wszystkie ścieżki. Nie mam dokąd pójść. Nie wypędzajcie mnie. Nie prześladujcie mnie. Zbłąkana duszo, odczuwam dla ciebie wielką litość, ale musisz opuścić ciało tej dziewczyny. Nie chcę. Święta gmino, dajcie mi zezwolenie, abym w waszym imieniu i z waszą mocą wygnał z ciała żydowskiej córki ducha, który nie chce odejść. Rebe, dajemy ci nasze zezwolenie i w naszym imieniu i z naszą mocą wygnaj z ciała żydowskiej córy ducha, który nie chce dobrowolnie odejść. Dybuku, duszo człowieka, która odeszła z naszego świata. W imieniu świętej gminy ja, Ezriel, syn Hadasy, rozkazuję ci opuścić ciało Lei, córki Hany. Jeżeli tego nie uczynisz, nałożę na ciebie klątwę. Nie boję się waszych zaklęć. Nie ma takiej miary wysokości, która dosięgnęłaby miejsca mojego spoczynku. Michaelu, wezwij ludzi, niech nałożą białe kitle, przyniosą rogi i przygotują się do aktu klątwy. Wpuśćcie mnie. Nie wolno wejść. Wstań. Boże, niech rozpierzchną się i uciekną przed Tobą Twoi wrogowie, tak jak rozpływa się dym. Grzeszny duchu, mocą wszechpotężnego Boga i za zgodą świętej Tory, ja, Ezriel, syn Hadasy, zrywam wszystkie nici wiążące cię z żywym światem i z ciałem i duszą dziewicy Lei, córki Hany. Ja nieszczęsny, wyklinam Cię z grona Izraela. Nie mogę dłużej walczyć. Poddajesz się? Tak. Zmówcie za mnie kadisz. Sender. Ty pierwszy zmów kadisz. Przywitajcie teściów i narzeczonego. Będzie co miało być. Zdejmijcie kitle i odłóżcie tałesy. Kto tu tak ciężko wzdycha? Ja. Powiedz, kim jesteś? Zapomniałem. Żyję tylko dzięki wspomnieniom w Twoim sercu. Za Tobą tęskniło moje serce. Za Tobą wypłakałam w ciszy nocy morze łez. Dlaczego znowu mnie opuściłeś? Dlaczego? Opuściłem Twoje ciało, aby wejść do Twojej duszy. Weź moją duszę, mój oblubieńcu, mój mężu. Błogosławiony niech będzie sprawiedliwy sędzia. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Zofia Kochan. Wykorzystano fragmenty tłumaczenia Adama Bieleckiego. Czytał Janusz Szydłowski.